Witam serdecznie w tym wyjątkowym dniu dla naszej społeczności, wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Niestety pan marszałek ze względu na bardzo istotne sprawy nie mógł dojechać. Natomiast w sposób szczególny chcę podkreślić fakt, iż objął patronatem honorowym naszą dzisiejszą imprezę, ale także całą sesję naukową. Witam pana starostę powiatu mieleckiego, pana Andrzeja Hrabąszcza, który również objął swoim patronatem dzisiejsze wydarzenie i także oczywiście wsparło nas starostwo powiatu mieleckiego środkami finansowymi na zorganizowanie tej dwudniowej sesji. Witam przedstawiciela pana starosty powiatu tarnobrzeskiego, pana sekretarza. Pan starosta również dojedzie około godziny 11. Witam bardzo serdecznie mojego przyjaciela, ale także dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu, pana doktora Jerzego Skrzypczaka, który w dużej mierze jest współautorem dzisiejszych wydarzeń, jest współautorem naukowym, jest osobą, która bardzo dużo trudu włożyła w przygotowanie materiału, a w przygotowanie jak największej dozy informacji dla nas wszystkich, którzy tutaj mieszkamy, na temat czasów i wydarzeń sprzed ponad wieku. Witam serdecznie i tutaj, co prawda, jest to nasz mieszkaniec, ale stwierdziłem, że nie mogę podarować sobie, żeby tego nie wymienić, pana przewodniczącego Rady Gminy Badew Narodowa Jana Mycka. Dlaczego w sposób szczególny? Bo to on był takim ojcem, który do końca, do ostatnich dni spotykał się, któremu bardzo zależało, żeby to wydarzenie i to upamiętnienie miało miejsce i miało miejsce w sposób godny, ale też w sposób taki, który pozostawi ślad również naukowy, ślad również wiedzy, którą możemy się szczycić i którą powinniśmy mieć na temat wydarzeń sprzed jednak wielu, wielu lat. Witam serdecznie wszystkich radnych, wszystkich mieszkańców, a młodzież z gimnazjum imienia Franciszka Krępy. Witam poczty sztandarowe. Witam przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mielcu i w Partii Narodowej, którzy również wsparli nas z również środkami finansowymi i swoją obecnością. Oczywiście media, które są obecne, które przyjęły patronat honorowy nad naszymi wydarzeniami. Tutaj sobie tak zostawiłem na prawie sam koniec. Dziękuję dzisiaj jeszcze raz serdecznie za odprawienie mszy świętej, która nam przypomniała i która była dla nas pewną nauką, to Słowo Boże, które usłyszeliśmy w Kościele, więc dziękuję księdzu proboszczowi Januszowi Filarowskiemu, a w sposób szczególny za obecność również tutaj księdzu dyrektorowi Wydziału Edukacji Wiedzy Sandomierskiej, księdza profesora Bogdana Krępę. Witam jeszcze raz serdecznie. Prawnuka pana posła Krępę, więc to też myślę, że ma jakieś znaczenie symboliczne. A na samym końcu witam rodzinę. Nie dlatego, że na samym końcu, ale cieszę się, że państwo są tutaj obecni, że to też jest dla państwa, myślę, że ukoronowanie pewnych wydarzeń, które miały miejsce, przypomnienie. I państwo, wiem, że też się włączali od lat po to, by ta pamięć o przodku, a jednocześnie o osobie, która dla nas jako gminy była bardzo istotna, żyła i żebyśmy wiedzieli, a dlaczego ten człowiek był tak ważny. Dzisiaj mamy przypomnieć sobie, upamiętnić, a mamy przypomnieć sobie postać posła i wójta gminy Badew Narodowa, pana Franciszka Krępy. Tu tak podkreślam, był również wójtem gminy Badew Narodowa. Jest to oczywiście w kronikach sejmowych sprawdzone, więc nie mamy żadnych wątpliwości. Była to postać, która wyróżniała się w tamtych trudnych czasach. Wyróżniała się uczestnictwem w życiu wiejskim, znajomością problemów tego życia wiejskiego, rolników, chłopów. To był człowiek, który próbował zaradzić tym problemom. Były to trudne czasy. Zaradzić problemom nie tylko na szczeblu gminy, ale także na szczeblu Parlamentu Polskiego. To też podkreślamy. To był działacz nie tylko samorządowy, nie tylko lokalny, ale też działacz parlamentarny wielu kadencji parlamentu. Stąd ten orzeł na tej tablicy pamiątkowej, orzeł II Rzeczypospolitej. Chcemy na to zwrócić uwagę. To był człowiek, który
wskazuje nam jako samorządowcom, ale także wszystkim tym, którzy zajmują się życiem społecznym, jak należy postępować, a jednocześnie zapoznanie się z jego życiorysem stanowi dla nas wyzwanie i motywację do działań na rzecz tej naszej małej ojczyzny. Tutaj jednocześnie chcę podkreślić, że mieliśmy wiele wybitnych postaci. Był pan poseł i wójt Franciszek Krępa, ale przypominaliśmy sobie nie tak dawno, jako gmina Padew Narodowa będziemy to czynili, postać pani Ludwiki Łuzar-Krysiakowej. Mamy tak wybitną postać jak Ignacy Łukasiewicz, ale też młodzi oficerowie Armii Krajowej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej z rodziny państwa Czajów. Ja przepraszam, że o tym mówię, ale myślę, że to też jest takie miejsce i czas, żeby przypomnieć, że jest wiele wybitnych postaci i będziemy tą politykę takiego patriotyzmu lokalnego kontynuowali. Tutaj już widzę pana dyrektora Waldemara Szumnego, pana marszałka, więc jeszcze raz serdecznie witam. Żeby nie przeciągać, dzisiejsze obchody 160. rocznicy urodzin pana posła i wójta gminy Padew Narodowa, Franciszka Krępy, uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posługujesz się ludźmi, aby czynili sobie ziemię poddaną. Dziękujemy Ci za wielkich rodaków, wielkich Polaków, których postawiłeś przed nami, których postawiłeś na drodze naszego życia. I prosimy Cię, abyś dalej błogosławił przez swojego Syna tym wszystkim, którzy sprawują władzę. Dziękujemy za wszelkie dobro, którego udzielasz nam poprzez tych wielkich bohaterów, wielkich ludzi i uczysz nas także, jak mamy postępować, aby wypełniać Twoją wolę, być dobrymi ludźmi, otwartymi na siebie nawzajem i budować swoje życie na wartościach chrześcijańskich, na patriotyzmie, na tym, co jest podstawą naszego życia ucznia Chrystusowego. Prosimy Cię także, abyś objął nas swoim błogosławieństwem. Niech to błogosławieństwo także spocznie na nas wszystkich tutaj obecnych, a poprzez nas będzie rozdzielane także na tych, do których nas posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Powiedział, że naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Te słowa mają szczególny wydźwięk tutaj, w Padwi Narodowej, gdzie z takim wielkim pietyzmem kultywuje się pamięć ludzi i spraw historycznie wielkich. Na ziemi padewskiej, tak zasobnej w przeszłe dokonania i mającej przez to znakomite miejsce w naszej historii. W pierwszych słowach chcę wyrazić wdzięczność inicjatorom i organizatorom uroczystych obchodów 160. rocznicy urodzin Franciszka Krępy za podjęcie trudu organizacji tych ważnych dla Padwi Narodowej, ale i całego naszego powiatowego środowiska uroczystości. Idea zorganizowania obchodów świadczy o ważności dorobku Franciszka Krępy, a liczny udział mieszkańców potwierdza niezbicie, że pamięć o nim i treści, jakim poświęcił znaczną część życia, są wciąż dla nas istotne. Kształtują nasze odczucia patriotyczne i znacznie poszerzają nasze pojmowanie historii najnowszej, zwłaszcza pojmowanie stronnic historii, które dotyczą ludzi wsi, tych, którzy żywią i bronią. Mówię to jako od wielu lat członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, organizacji będącej bezpośrednim spadkobiercą wiekopomnych dokonań Padewskiego Trybuna Ludowego. Ziemia padewska była, o czym powinno się mówić często i jak najszerzej, kolebką ruchu ludowego. Bo Franciszek Krępa nie był jedynym zapisanym na kartach historii mającym włościańskie korzenie politykiem ziemi padewskiej, kolebki walki o wolność i równouprawnienie chłopów. Wspomnę tutaj choćby wójta Padwi Narodowej Macieja Czechulę,
który już w połowie XIX wieku posłował do Sejmu Krajowego Galicji pierwszej kadencji. To właśnie tutaj, na tej ziemi, rosła świadomość klasowa włościan i kształtowały się poglądy na ich ważne miejsce w społecznej hierarchii. Miejsce, którego klasy uprzywilejowane przez wieki chłopom odmawiały. Można było rzec, że tutaj rodziły się marzenia o lepsze jutro. Inspiracją tego był właśnie Franciszek Krępa. Franciszek Krępa był człowiekiem wielkich przymiotów. Swoimi działaniami i dorobkiem wyrósł znacząco ponad swoje czasy. Sprawy chłopstwa, jego położenia ekonomicznego i rozwoju cywilizacyjnego stawiając najwyżej. To właśnie on budził świadomą klasową ludzi, ucząc, że włościanie nie są klasą gorszą od innych, że również i im należy się właściwe traktowanie i polityczna reprezentacja, która zadba o ich interesy. Jak wiemy z historii, jego radykalne poglądy mnożyły mu politycznych przeciwników, zwłaszcza z partii stronnic prawicowych i konserwatywnych. Jednak mimo wielu przeciwności, przez wiele lat działał skutecznie, wypełniając mandat poselski przez 27 lat, ciesząc się wielkim poparciem ludności z regionu Mieleckiego i ościennych powiatów. Można powiedzieć fenomen. Trudno znaleźć dzisiaj polityka, który przez 27 lat, mając te same poglądy, piastował tak zaszczytny urząd. Dzięki czemu? Jest taka dewiza, której Franciszek Krępa był wierny. Semper fidelis, zawsze wierny. Wierny sprawie chłopskiej. Od początku swojej działalności aż do śmierci. Franciszek Krępa, będąc niekwestionowanym autorytetem dla mas chłopskich, był jednym z najaktywniejszych twórców podwalin pod przyszły ruch ludowy. Stąd dzisiaj obecność tak wielu ludowców. Sztandary tu obecne. Chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność wielkiemu działaczowi ruchu ludowego, który stworzył solidne podwaliny właśnie ruchu ludowego. I dzisiaj mamy olbrzymią odpowiedzialność i bierzemy ciężar na siebie, aby te wiekopomne działania Franciszka Krępy i wielu ludowców tej ziemi powiatu mieleckiego nie uległy zapomnieniu. To my mamy ten moralny obowiązek dzisiaj chronić ludzi mieszkających na wsi. Ludzi, którzy dzisiaj potrzebują tej pomocy. Trudno wymienić tutaj i teraz jego szerokie dokonania. Wszystkie zasługi, jakie oddał tej ziemi i jej mieszkańcom. Ale ze wszech miar zasłużył na to, aby kultywować pamięć o nim i jego dokonaniach i przypominać jego miejsce w naszej zbiorowej historii. Podobnie jak zasługuje na pamięć i wspomnienie Kazimierz Popiołek. Poprzedni wieloletni wójt gminy Padew Narodowa. Przez wiele lat związany z Polskim Stronnictwem Ludowym i ruchem ludowym w szerokim znaczeniu. Idąc w ślady Franciszka Krępy, także i on wpisał się złotymi zgłoskami w działalność na rzecz ludzi wsi i przesądnego rozwoju tej gminy i naszego powiatu. Szanowni Państwo, XXI wiek z całym rozwojem cywilizacyjnym i postępem, który się niemal każdego dnia dokonuje, to bardzo odległe czasy od tych, w których działał Franciszek Krępa. Jednak jego postać powinna być dla nas współczesnych, prawdziwym wzorcem do naśladowania. Przykładem, jak wiele dla naszej małej ojczyzny znaczyć może zaangażowanie obywatelskie, wykorzystanie wszelkich istniejących możliwości do rozwoju i postępu. Tak niewielu mamy w naszej lokalnej historii ludzi prawdziwie wielkich. Wielkich dorobkiem, mądrością, chęcią działania dla innych. W tym naszym panteonie zapisane jest także na zawsze imię Franciszka Krępy, Trybuna Ludowego Spadwi Narodowych. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi Robertowi Plucie, panu przewodniczącemu Janowi Myckowi, radnym Rady Gminy, pracownikom urzędu, którzy podjęli ten trud. Pamiętam, kiedy byliście razem u mnie jeszcze, kiedy żył Kazimierz Popiołek z propozycjami, jak chcecie upamiętnić to wielkie wydarzenie. Dziękuję Wam, a Robertowi, że to piękne dzieło
dalej pociągnął, że podjął ten trud zorganizowania w sposób wyśmienity, godny tego wielkiego człowieka, tej uroczystości. To świadczy o tym, że gmina Pady idzie w dobrym kierunku, że dla niej tożsamość, pamięć o ludziach wielkich jest rzeczą ważną. I myślę, że wiele samorządów powinno brać przykład z gminy Padew Narodowa. Wszystkiego najlepszego życzę, dziękuję za uwagę.